motocykle reagują w dniu dzisiejszym. I tak samo w przypadku Gruchalskiego, tak samo w przypadku Pieszczka. Myślę, że to jest niebagatelna przyczyna tutaj ich problemów na tą chwilę. Cóż, Pieszczek nie wiadomo dlaczego zwolnił zdecydowanie z wyjścia z pierwszego łuku. To był właśnie tutaj efekt właśnie tego zwolnienia i gdzieś tam coś tutaj nie zagrało, czy był kontakt, czy nie, no to my tutaj akurat nie widzimy z kamery i z tej pozycji wieży sędziowskiej. Także trudna decyzja kolejna. Tam już w jednym z wcześniejszych biegów, w tym mniej więcej miejscu, miał problemy Rune Holta z opanowaniem motocykla. Być może gdzieś tam jest jakaś nierówność, no ale fakt jest faktem, że w tej chwili Krystian Pieszczek zmierza pieszo do parku maszyn, oczekując na to, co zdecyduje arbiter. No nie chciał wrócić do krawężnika, więc tutaj nie było jakiejś tam... Nie uważa, by Krystian Pieszczek spowodował jego upadek, ale teraz znów mają siebie blisko i zobaczymy, jak to się będzie w tym dziewiątym biegu kształtowało. Krysty Bańsk z rowem Rybnik. Taśma poszła w górę, świetnie Kacper Gomulski rozpoczął, a Krystian Pieszczek stara się pojechać nieco szerzej, natomiast bardzo szeroko. Ajajaj, teraz Krystian Pieszczek pada na tor i wyścig zostaje oczywiście przerwany. Piotr Listu bardzo bacznie śledził to, co się dzieje i zobaczymy za chwilę, jak on to zinterpretuje. No tak, znowu widzę, że Krystian nie może wyjechać ze startu, a więc tutaj dalej jakieś tam, jak te motocykle reagują w dniu dzisiejszym. I tak samo w przypadku Gruchalskiego, tak samo w przypadku Pieszczka. Myślę, że to jest niebagatelna przyczyna tutaj ich problemów na tą chwilę. Cóż, Pieszczek nie wiadomo dlaczego zwolnił zdecydowanie z wyjścia z pierwszego łuku. To był właśnie tutaj efekt właśnie tego zwolnienia i gdzieś tam coś tutaj nie zagrało, czy był kontakt, czy nie, no to my tutaj akurat nie widzimy z kamery i z tej pozycji wieży sędziowskiej. Także trudna decyzja kolejna. Tam już w jednym z wcześniejszych biegów, w tym mniej więcej miejscu, miał problemy Rune Holta z opanowaniem motocykla. Być może gdzieś tam jest jakaś nierówność, no ale fakt jest faktem, że w tej chwili Krystian Pieszczek zmierza pieszo do parku maszyn, oczekując na to, co zdecyduje arbiter. No nie chciał wrócić do krawężnika, więc tutaj nie było jakiejś tam... niestety. No i mamy informację o tym, że kask czerwony zostaje wykluczony. Krystian Pieszczek znów nie pojedzie, podobnie jak w wyścigu pierwszym, w powtórce, tym razem wyścigu dziewiątego. No bardzo, bardzo trudny mecz dla...